Ja tylko jeszcze dodam jedno, bo mi się przypomniało, jak mówiła Bożenka. Tata u nas zawsze kładł przed rano już w dniu wigilijnym rózgę pod choinką. Taką rózgę ogromną na ten i ta rózga leżała. Ja z siostrą chodziłam i się zastanawiałam, na kogo ta rózga będzie. To żeśmy tak chodziły cicho na paluszkach, no bo trzeba było zarobić grzecznością, żeby na ten... I później jak tata stawał przy tej choince już przed Wigilią i mówił do mojej mamy tak, no to co Zosia, wyrzucimy pewnie tą rózgę, bo dzieci były tak grzeczne, że no i po co tą rózgę będziemy trzymać? To jeszcze mama zawsze się przekomarzała. Wiesz, Jasiu, a może jednak zostaw, bo nie wiadomo, co one tam podjadały przed tą Wigilią. Trzeba byłoby sprawdzić. To był taki bat właśnie na nas, dlatego jak już się skończyło i rózga była nieruszana, dopiero żeśmy odetchnęły. No i taka jedna ważna rzecz. Po Wigilii dziadek brał na łyżkę kutię, wychodził do ganku, i bo tam był sufit drewniany, i wróżył, jaki będzie rok. Jeżeli spadło wszystko, to marne zbiory. Jeżeli się przytrzymało na tych deskach, ta kutia, to było... To miały być dobre rzeczy. Oczywiście szedł do konia, bo ja już nie było zwierząt tuż przed wojną, to tylko został taki czarny koń, do którego nikt nie mógł podchodzić. To szedł do konia z tym opłatkiem. Dla porównania, w mojej pamięci 43 rok, gdzie powiedzmy ojciec był w AK, więc tam, jak gdzie go przenosili, to musiał być. Przed wojną był, już należał do wyższych oficerów, bo już był kapitanem. To przed wojną to było już coś. I byliśmy tak pod Częstochową. I tą Wigilię, którą ja pamiętam, to został przerzucony do... miejscowości, właściwie nie miejscowości. To była leśniczówka, gdzie był leśniczy, gajowy i rybak. Rybak to mój ojciec. 7 stawów było. To gajowy mieszkał, leśniczy mieszkał w pięknej części tego domu. Gajowy mieszkał w pokoju z kuchnią, a rybak miał pokój. Wszystko to był pokój, jeden pokój, Wigilia. Pokój, który łóżko rodziców, moja prycza i koniec. Pod oknem stół, półka, gdzie to było wszystko, garnki, wszystko. Pod łóżkiem i pod moją pryczą były takie pojemniki zrobione na bieliznę, na ubrania, bo nie było miejsca, część ubrań wisiało. I po tej półce i mój nocnik, dlatego że żeby w nocy nie wyganiać dziecka, to nocnik stał pod półeczką tą kredensową. I już więcej nic nie było, tylko kuchenka była malutka, taka do gotowania, rura do tego, żeby się tam grzało szybciej. I ta Wigilia. Choinka ojciec przyniósł z lasu, postawił, mama ją ubrała watą, nie wiem skąd miała watę. Świeczek nie było, żadnego światełka nie było. Jakieś tam ozdoby ja z mamą robiłam wcześniej, żeby to było wesoło. Lufcik. No i ta Wigilia była bardzo skromniutka, bo tylko to, co tam ojciec upolował, albo to było mięso. Ryby były, bo ojciec był rybakiem przecież. I pamiętam, jak przez ten lufcik ktoś przewiesił paczuszkę. Lufcik w oknie, lufcik. A akurat stół i ta choinka stała tuż przy lufciku. O! I rodzice się ucieszyli. Święty Mikołaj przyszedł.
i przyniósł mi wspaniałe prezenty. To były łyżwy, na których nigdy się nie nauczyłam jeździć, i książeczka Pan Inspektor Mruczek. Jakieś przedwojenne wydanie, które było piękną książką. To była moja pierwsza książka, którą pamiętam. Więc z tradycji to z bimbru ojciec zrobił ten grog. Mama upiekła jakieś ciasto. I wtedy to była dla mnie strasznie radosna Wigilia, ale jak dziś wspominam te przeżycia z tamtego czasu, to w gardle mi się ściska. Nie wiem, co mi się ściska, ale coś mi się ściska bardzo. Bo tam było dużo różnych ciekawych przeżyć i strasznych. To wspomnienie właśnie tej Wigilii innej takiej, gdzie niczego nie było. A jeszcze wspomnę jeszcze o zwyczaju chodzenia z gwiazdą. Kolędnicy tak. To i w Białymstoku nawet też chodziły. Rozpoczynali od drugiego dnia świąt. Nie wypadało pierwszego dnia chodzić z gwiazdą, ani odwiedzać domów. To raczej rodzina bliska. Natomiast drugiego dnia dzieci czy młodzież właśnie chodziła z tą gwiazdą, najczęściej śpiewała jakąś tam kolędę. No i za to piękne kolędowanie gospodarz czy gospodyni domu obdarowywała czy pieniążkami, czy jakieś tam cukierki, słodycze, czy czekolada, różnie, czym chata bogata. Co jeszcze? Za moich czasów były bombki, bardzo piękne. Były bombki zwykłe i tak zwane zegarowe. A te zegarowe to właśnie takie... Bożenko, spotkałaś się z taką nogą? Tak, tak. No właśnie... bombki. Dziurka taka była w środku. Tak, taka dziurka, tak. To i teraz też się spotyka takie bombki. No i bombki z roku na rok, prawda, uzupełniano, wzbogacano, starannie je przechowywano w kartonikach, także... Ale bombki to już koniec lat 50. dopiero zaczęły się pokazywać na ten... Tak przynajmniej ja pamiętam. Nie, no właśnie, no to ja wcześniej pamiętam. Dopiero koniec lat 50. to zaczęły się bombki już tak, dlatego że można było gdzieś tam kupić, ktoś tam przywiózł gdzieś na tego, a wcześniej no to nie było, na pewno tylko były takie właśnie robione zabawki, wszystko. Nie, trochę było bombek, trochę, tak? Tylko one były bardzo drogie. No być może. Bardzo szanowane. Być może moich rodziców nie stać było na te, na tego, ale ja nie przypominam sobie. To znaczy w czasie okupacji to na pewno ja nie stykałam się z żadnymi bombkami. Natomiast jeszcze przed wojną były bombki. Były bombki, ale... I jeszcze na jedno, że zwrócę uwagę. W Wigilię należało wstać wcześniej, bo cały taki rok będzie. Należało być grzecznym. Mówiło się to dzieciom. Także bardzo się staraliśmy. Bardzo się staraliśmy. A jeszcze ja mogę poza nawiasem powiedzieć, że chyba wyrazem tych dziecięcych przeżyć jest mój taki malutki wiersz. Związany z tematyką wigilijną. Napisany był 14 grudnia 2012 roku. To wigilia właśnie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Króciutki, jeśli mogę, to przeczytam. Zielona jodła sięga sufitu, dzieci oniemiałe z zachwytu. Każdy w niebo spogląda, betlejemskie gwiazdy wygląda. Błyszczy wszystko wokoło, anioł sięga co koło. Wokół ogromna cisza, wolne miejsce przybysza. Srebrna zastawa błyszczy, ich serca też czyste. Najpierw opłatek, potem życzenia. Nastrój podniosły. Łzy ze wzruszenia. Siostro, bracie, Syn Boży wszystkich odmienia.